Otwieram 77. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, którzy dzisiaj są na sesji, a szczególnie szefów, dyrektorów instytucji, które dzisiaj będą składały sprawozdania. I tak przywitam w tym momencie panią Mirosławę Tabaka, która reprezentuje Sanepid, Powiatowy Zakład Weterynarii, to jest pani Teresa Kacprzak, bardzo serdecznie witamy. Rzecznik konsumenta, czyli pani Monika Biculewicz, serdecznie witam. Witam również pana Andrzeja Harchaja, który reprezentuje oczywiście Straż Pożarną w pięknym nowym mundurze. Proszę popatrzeć, jak ładnie wygląda. Także serdecznie witamy. Witam też bardzo serdecznie pana radnego Sejmiku Wojewódzkiego, pana doktora Marcina Kazimierczuka, który jest dzisiaj naszym gościem. Witam pana Karola Łomeckiego, szefa naszych dróg. Witam oczywiście cały zarząd z panem starostą na czele, witam wszystkich radnych, witam panią sekretarz, panią mecenas, panią skarbnik i szefową biura rady i wszystkich tutaj obecnych. Witam serdecznie telewizję Bartsat i za pośrednictwem telewizji Bartsat witam bardzo serdecznie dzisiaj wszystkich, którzy nas oglądają. Słuchają wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Serdecznie witam. Ja już teraz usiądę. I jeszcze zanim rozpoczniemy procedować całą sesję, to chciałbym jak zwykle poinformować Państwa, że sesja dzisiejsza, tak jak Państwo słyszeliście, przed chwilą jest transmitowana, rejestrowana, a to oznacza, że obecność na dzisiejszej sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku. No muszę taką formułkę po prostu wypowiedzieć. To są wymogi tak zwanego RODO. Szanowni Państwo, sesja dzisiejsza jest już 77. sesją, jest w dniu szczególnym, bo dzisiaj jest Dzień Mamy. Dzisiaj jest Dzień Mamy i więc taki dzień bardzo ciepły. Wszyscy mamy są nasze bardzo kochane i szczególnie dzisiaj jakby pamiętamy o naszych mamach i w takim dniu właśnie jest dzisiejsza sesja. Szanowni Państwo, na początek chciałbym stwierdzić prawomocność obrad. Wobec tego bardzo proszę wszystkich radnych o kliknięcie w zakładkę kworum w celu sprawdzenia właśnie obecności. Aha, jeszcze informuję Państwa, że sesja dzisiejsza dopuszcza możliwość udziału zdalnego zgodnie z Państwa decyzją na poprzedniej sesji. Czekamy jeszcze na 3 osoby. Pan Jurek jest oczywiście na sesji, tylko jeszcze nie kliknął w komputerze. Musimy poczekać, bo proszę Państwa, to są takie czasami zawiłości sesji, która jest rejestrowana również. Słucham? Aha, dobrze.
W takim razie sprawdzimy to jeszcze przy podejmowaniu uchwał, a w tej chwili stwierdzam, że sesja jest prawomocna. Obecnych jest 14 radnych, formalnie chociaż tak naprawdę 15, prawda? Ale to sprawdzimy jeszcze raz przy podejmowaniu uchwał. Mam nadzieję, że wtedy komputer pana radnego odpali i będzie wszystko ok. Więc stwierdzam, że sesja jest prawomocna. Ustalenie porządku obrad to jest kolejny punkt. Ja państwu przeczytam w tej chwili cały porządek obrad dzisiejszej sesji i potem spróbujemy go przegłosować. Otóż wygląda on następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 77. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 75. i 76. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy powiatu bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. Punkt 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów za rok 2022. Punkt 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności służb, inspekcji i straży za rok 2022. I tu po kolei wysłuchamy sprawozdań z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. O, jeszcze pana Grzegorza Klimczaka nie przywitałem na początku, przepraszam, witam w tej chwili. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i na koniec sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji i podjęcie uchwał w sprawach. Są to następujące uchwały. A. Zmian w budżecie powiatu na rok 2023. B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036. Punkt C. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Punkt D. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszewskiego. Punkt E. Udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gminy Kiwity. Punkt F. Zmiany szczegółowych zasad i sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty z należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bartoszewskiemu. Punkt 10. Głosowanie w sprawie dopuszczenia możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt 11. Sprawy różne i punkt 12. Zamknięcie obrad 77. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie. A jeszcze zapytam, czy już pan radny się zalogował, tak? Tak? To wobec tego spróbujmy, zanim przegłosuję porządek obrad, to spróbujmy jeszcze raz sprawdzić kworum, dobrze? Dlatego bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności zakładką kworum. O, wszystko jest ok. Stwierdzam, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 15 radnych, dwoje radnych jest nieobecnych, czyli pani Barbara Kamińska i pan Mirosław Olejnik. Szanowni państwo, wobec tego poddaję pod głosowanie porządek obrad, który przed chwilą przeczytałem i zadaję państwu pytanie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy na wyświetlenie panelu głosowania. O, już jest, w porządku.
Czy czekamy na głos pana Jerzego? Już wszystko w porządku. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Powiatu. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad z 75. i 76. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie usłyszę żadnych głosów, żadnych uwag, to stwierdzę, że Rada te protokoły przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła te protokoły, o których mówiłem. Punkt piąty to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W tym celu poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tego sprawozdania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tam z tym Janem to spokojnie, bo bym musiał dwa razy w roku imieniny obchodzić. Także dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 75. a 77. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 28 kwietnia a 26 maja 2023 roku. I tak, w powyższym okresie zarząd obradował na trzech posiedzeniach, to jest w dniach 9, 16 i 23 maja bieżącego roku, na których właśnie podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 189, łamane na 533, łamane na 2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wyznaczenia jednostki realizującej projekt niekonkurencyjny skierowany do Powiatowego Urzędu Pracy działającego w imieniu Zarządu Powiatu, realizowanego w ramach działania 7.1 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz udzielenie pełnomocnictwa. I tutaj Zarząd Powiatu Bartoszewskiego wyznaczył Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach do realizacji zadań w ramach właśnie wyżej wymienionego programu i upoważnił panią dyrektor Annę Konowrocką do składania w imieniu zarządu wniosków, podpisywania umów oraz wykonywania rozliczania projektu. Uchwała nr 189, łamane na 534, łamane na 2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. I tutaj w związku z upływem sprawowania funkcji dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach z dniem 31 sierpnia 2023 roku w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki od dnia 1 września 2023 roku organ prowadzący szkołę ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora. Oferty można składać do 2 czerwca 2023 roku. Uchwała nr 189 łamane na 535 łamane na 2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. I tu również w związku z upływem sprawowania funkcji dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach z dniem 31 sierpnia 2023 roku w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły od dnia 1 września 2023 organ prowadzący szkołę ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora. Oferty można składać do 2 czerwca 2023 roku. Kolejna uchwała nr 189 łamane na 536 łamane na 2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Jelizy Orzeszkowej w Bartoszycach do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 edycja 2023. Uchwała nr 189 łamane na 537 łamane na 2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Górowie Ławeckim do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 edycja 2023. I uchwała nr 189 łamane na 538 łamane na 2023 z dnia 9 maja 2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe. I tutaj podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
ogłoszono, jak Państwo pamiętacie, drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w celu przyznania środków niewykorzystanych po pierwszym konkursie. Oferty można składać do 31 maja 2023 roku, a poprzednia uchwała w tej sprawie, uchwała nr 188, łamane na 532, łamane na 2023, straciła tym samym moc. Uchwała nr 189, łamane na 539, łamane na 2023, z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości oraz podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości. I tutaj uchwała podjęta w związku z wykonaniem uchwały 72, łamane na 333, łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego dotyczące przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obszaru skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową nr 57 w miejscowości Pisztynek. Uchwała nr 190, łamane na 540, łamane na 2023 z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Dorocie Lipkiewicz, dyrektorowi Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim, do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej, ekopracownia Zielone Serce Szkoły. Uchwała nr 190, łamane na 541, łamane na 2023 z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. W uchwale budżetowej na 2023 rok z dnia 21 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Bartoszyckiego przeznaczyła kwotę w wysokości 50 tysięcy złotych na dotacje z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się właśnie w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego. W związku z tym Zarząd Powiatu Bartoszyckiego podjął niniejszą uchwałę i wyznaczył termin składania wniosków do dnia 9 czerwca 2023 roku. Uchwała nr 191, łamane na 542, łamane na 2023 z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie upoważnienia do podpisania weksla in blanco oraz deklaracji wystawcy weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia Zielone Serce Szkoły. I tu zarząd upoważnił starostę, wicestarostę i skarbnika powiatu do podpisania deklaracji wekslowej jako zabezpieczenia kwoty dotacji udzielonej na dofinansowanie wyżej właśnie wymienionego zadania. Uchwała nr 191, łamane na 542, łamane na 2023 z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie przystąpienia do konkursu ofert pod nazwą Strzegnica w powiecie 2023. Tutaj otrzymaliśmy dotację z MON-u, krótko mówiąc, w wysokości 300 tysięcy złotych. My mamy dołożyć 20%. No i Szanowni Państwo, będziemy budowali strzegnicę właśnie w naszym powiecie. Pneumatyczną. Uchwała nr 191, łamane na 544, łamane na 2023 z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu tej strzegnicy pneumatycznej właśnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Ten dokument potrzebny był właśnie jako aplikacja do złożenia wniosku na dotację. Szanowni Państwo, tradycyjnie w tym okresie precesyjnym oczywiście Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się również sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów do dzisiejszej sesji. Ja Panie Przewodniczący, ponieważ tam następny punkt jest też jakby mój, to może nie będę już siadał. Tak, oczywiście, dlatego bardzo proszę, punkt następny to jest przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. Bardzo proszę, Panie Starosto. Ja postaram się tak króciutko tutaj tylko wyjaśnić, powiedzieć, jak to wszystko przebiegało. Otóż w programie zostały określone między innymi cele, zasady i obszary współpracy. I w 2022 roku priorytetem współpracy z organizacjami pozarządowymi były
takie dziedziny jak po pierwsze ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i tutaj kwota przeznaczona na to zadanie wynosiła 20 tysięcy złotych. Po drugie działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i tu kwota przeznaczona na to zadanie 7500 zł. Po trzecie ochrona i promocja zdrowia, kwota przeznaczona na to zadanie 15 tysięcy złotych. Po czwarte wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kwota przeznaczona na to zadanie 3000 zł. Piąte polityka prorodzinna i tutaj kwota przeznaczona na to zadanie to 5 tysięcy złotych. Szóste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i tutaj przeznaczono kwotę 64 tysięcy i 20 zł. W 2022 roku ogłoszono dwa konkursy na realizację wyżej wymienionych zadań i na konkurs od 1 do 5 tam wpłynęło tych 18 ofert od 14 organizacji na łączną kwotę 135 407 zł. Natomiast do dofinansowania zarekomendowano 13 projektów realizowanych przez 10 organizacji. I w roku właśnie 2023 powiat bartoszycki przyznał dotacje w zakresie ekologia i ochrona oraz dziedzictwa przyrodniczego. Otrzymały koło gospodyń wiejskich Kwadrat z Wojciech z ekologią bądź na ty 3568 zł. Drugie to koło gospodyń wiejskich Skit Nowe w Skitnie ochrona bioróżnorodności 11058 zł. Trzecie to Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach Ekoogród kwota 5374 zł. Teraz w kolejnej działalności to wspomagającej rozwój przedsiębiorczości. Tutaj otrzymała tę naszą dotację Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia w Bartoszycach. Upieczmy sukces z ekonomią społeczną i to jest kwota 7500 zł. W kolejnej dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej otrzymały tutaj dwie organizacje Koło Gospodyń Wiejskich DART z Sądów Samulewa, turniej Steel Dirt dla początkujących 1000 zł. I Gminny Klub Sportowy Granica Bez Ledy, turniej piłki nożnej dla dzieci 2000 zł. Polityka prorodzinna, tutaj też dwie organizacje, Kościół Chrześcijan Baptystów, zbór w Bartoszycach, Aktyw Akcja 1850 zł, drugie to Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach, Pierwsza Pomoc w Rodzinie 3150 zł. Kolejna dziedzina to ochrona i promocja zdrowia i tutaj otrzymały takie organizacje jak Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach, Żyj Zdrowiej 2000 zł, Fundacja Lelka w Bartoszycach, tak samo ważne 5000 zł. Trzecie to Stowarzyszenie Pomagajmy w Bartoszycach. Chcę być zdrowy, zajęcia wielospecjalistyczne poprawiające sprawność ruchową i umysłową dzieci. Tutaj 3000 zł przeznaczono na to. Czwarta to jest Gminny Klub Sportowy Granica Bez Ledy. W każdym wieku zdrowo na sportowo, turniej piłki nożnej 2000 zł. I piąte to jest Gminny Klub Sportowy Kresowia w Górowie Iławeckim. W każdym wieku zdrowo na sportowo, turniej piłki nożnej też 2000 zł. I tu Szanowni Państwo, co roku starosta powiatu bartoszyckiego wyróżnia osoby działające w sferze wolontariatu na rzecz lokalnego społeczeństwa i w 2022 roku nagrodzono tytułem wolontariusza roku powiatowego powiatu bartoszyckiego 25 osób. Samorząd generalnie powiatu bartoszyckiego dostrzega w organizacjach pozarządowych bardzo ważnego partnera i podkreśla gotowość do umacniania i poszerzania współpracy, która już od lat nie koncentruje się wyłącznie na aspektach finansowych. Podobną postawę wykazują organizacje, które mają świadomość potrzeby integracji trzeciego sektora oraz coraz większej jego samodzielności i kreatywności. Tutaj, Szanowni Państwo, partnerstwo publiczno-społeczne powinno według nas oczywiście ewaluować w stronę coraz większego zaufania i większej odpowiedzialności za lokalną społeczność, ponieważ misją władzy samorządowej właśnie jest jej stabilny rozwój. I do tego się tutaj samorząd powiatowy zobowiązuje
I na tym takim krótkim oświadczeniu zakończę sprawozdanie właśnie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi. Także dziękuję Państwu bardzo. Ja również dziękuję Panu Staroście za tą wyczerpującą wypowiedź. Nie widzę jakichś pytań do tego sprawozdania, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Zaczynamy blok sprawozdań i pierwsze sprawozdanie, które tutaj Państwu przedstawimy, jest to sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2022 i dlatego bardzo proszę Panią Rzecznik Monikę Biculewicz o krótkie przedstawienie tego sprawozdania, o krótką prezentację tego sprawozdania. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W 2022 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach realizował zadania nałożone ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. W okresie sprawozdawczym rzecznik udzielił 718 porad o charakterze konsumenckim oraz 120 porad o charakterze niekonsumenckim. Łącznie było to 838 porad. Jeżeli chodzi o umowy sprzedaży, to najwięcej porad, bo aż 154, była to kategoria odzież i obuwie, a następnie kategoria urządzenia gospodarstwa domowe, 129 porad. W zakresie usług najwięcej porad dotyczyło sektora energetycznego i wodnego, było to 78 porad, następnie usługi finansowe, 49 porad i usługi ubezpieczeniowe, 47 porad. Jak widać ze stosunku udzielonych porad konsumenckich do niekonsumenckich, niekonsumenckich było w ubiegłym roku aż 120, dosyć dużo. W omawianym okresie wielu konsumentów właśnie zwracało się do rzecznika ze swoimi problemami niezwiązanymi z prawem konsumenckim. Zaliczały się do nich sprawy członków spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, sprawy dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także prawa rodzinnego czy spadkowego. W takich przypadkach rzecznik udzielał ogólnej informacji, przedstawiał czasami szkic pisma w sprawie, a także wskazywał instytucje właściwe do rozpatrzenia danej sprawy. Podstawową formą działania rzecznika są także wystąpienia pisemne do przedsiębiorców. W okresie sprawozdawczym rzecznik opracował 59 wystąpień, które miały formę mediacji, a dotyczyły najczęściej urządzeń gospodarstwa domowego, usług ubezpieczeniowych, usług finansowych oraz sektora energetycznego. Rzecznik we wspomnianym okresie współdziałał również z organizacjami konsumenckimi, na przykład koordynatorami operatów telekomunikacyjnych, rzecznikiem finansowym, Urzędem Ochrony Konkurencji Konsumentów, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Europejskim Centrum Konsumenckim. W 12 sprawach rzecznik udzielił pomocy konsumentom w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądem cywilnym. Rzecznik służył pomocą prawną, przygotowując pozwy i wszelkiego rodzaju pisma procesowe, na przykład wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, przywrócenie terminu, zwolnienie z kosztów sądowych, odpowiedzi na pozwy i sprzeciwy od nakazów zapłaty. Tutaj przy okazji chciałabym podkreślić, że rzecznik konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów oraz nie nakłada kar. Specyfika prowadzonych spraw przez rzecznika jest dalece odmienna od spraw administracyjnych. W oparciu o ilość spraw należy uznać, że instytucja rzecznika odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw, jak również możliwości egzekwowania tych praw. Działalność rzecznika jako instytucji broniącej praw konsumenta jest bardzo ważna dla mieszkańców, bowiem ukierunkowana jest na pomoc w polubownym rozwiązaniu zgłaszanego problemu konsumenckiego. Przy okazji chciałabym poinformować, że obecnie biuro rzecznika znajduje się w drugim budynku przy ulicy Lipowej 1, wysoki parter, pokój 009 i także tymczasowo jest zmieniony numer telefonu, ja go teraz tutaj podam, 533 653 144, natomiast wszystkie te informacje dostępne są na stronie BIP Starostwa, można je uzyskać także dzwoniąc do sekretariatu starosty.
czyli nowy adres, nowy tymczasowy telefon. Zapraszam do nowego biura. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo pani za tę informację. Przechodzimy do sprawozdań z działalności służb Inspekcji Straży na rok 2022 i bardzo bym poprosił państwa o takie syntetyczne wypowiedzi, tak 5 minut w granicach mniej więcej tych czasowych. Także bardzo proszę o sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i tak zwany sanepid w skrócie reprezentuje pani Mirosława Tabaka, szefowa całej instytucji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo mało czasu. Panie i panowie radni, panie przewodniczący, przepraszam, panowie starostowie, szanowni państwo. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania. Higieny wypoczynku i rekreacji, nad warunkami żywności, żywienia przedmiotów użytku higienicznego, higieny, warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinny spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. To wszystko ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości, uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Swoją działalność sprawujemy, wykonujemy te zadania, sprawując zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych. Ogólną statystykę może państwu przedstawię. Ogólnie pod nadzorem Inspekcja Sanitarna w Bartoszycach ma 1477 obiektów, w których wykonała na przestrzeni 2022 roku, znaczy pracownicy, 694 kontrole. Wszczęto 232 postępowania administracyjne, nałożono 26 mandatów karnych. Zgłoszono do rejestracji 3756 chorób zakaźnych, które podlegają tej rejestracji. Jest w sumie 31 takich jednostek chorobowych. Przeprowadzono 7190 dochodzeń epidemicznych. Pobrano do badań również próbki do badania laboratoryjnego, szczególnie próbki żywności oraz wody w ilości 374 i przyjęliśmy 26 skarg z prośbą o interwencję, z czego 11 okazały się zasadne. Proszę państwa, rok 2022 to kontynuacja stanu epidemii, który został ogłoszony w marcu 2020 roku. Decyzją ministra zdrowia 16 maja 2022 roku zastąpiono go stanem zagrożenia epidemicznego. To też skutkowało zniesieniem większości obostrzeń z wyjątkiem nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach. Obowiązek izolacji domowej oraz kwarantanny domowej dla współdomowników i wszystkich kwarantan związany z przyjazdem do Polski przestał obowiązywać 28 marca ubiegłego roku. Realizując swoje zadania statutowe, poszczególne sekcje wykonują te zadania. I tak sekcja epidemiologii, tak jak prowadzi nadzór nad chorobami zakaźnymi, ale również, proszę państwa, prowadzi nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Pod nadzorem mamy 106 podmiotów wykonujących taką działalność. Oprócz tego prowadzimy nadzór nad wykonawcą szczepień ochronnych.
Program szczepień ochronnych składa się z części szczepień obowiązkowych, to jest kalendarz szczepień, to są szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi, szczepienia poekspozycyjne oraz szczepienia zalecane, nieobowiązkowe. Do naszych zadań należą również rejestracja NOP-ów, czyli tak zwane monitorujemy i rejestrujemy zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, które w kolejności następnie przekazujemy do Zakładu Epidemiologii PZH oraz Powiatowej Stacji oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Na przestrzeni ubiegłego roku mieliśmy tylko taki jeden przypadek łagodnego NOP-u po szczepionce podanej w drugim roku życia. W roku poprzednim było 16 takich przypadków. Jeżeli chodzi o szczepienia poza obowiązkowymi, największa ilość szczepień to są szczepienia przeciwko grypie, ale niemniej jednak ogół tych szczepień jest na bardzo niskim poziomie, bo stanowi tylko 3,7% społeczeństwa powiatu poddaje się tym szczepieniom. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku nadzoruje 656 obiektów produkcji, obrotu żywności oraz produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Przeprowadzono 264 kontrole na przestrzeni ubiegłego roku. W tym 47 to były kontrole interwencyjne. Nałożono 26 mandatów za nieprawidłowości, jakie zostały tam stwierdzone. Najczęściej nieprawidłowości to były naruszenie ciągłości łańcucha chłodniczego, brak czystości i porządku, obecność szkodników. Sekcja żywności uczestniczy również w systemie RAS, jest to system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. Na przestrzeni roku 2022 było 27 powiadomień w ramach tego systemu, w związku z czym przeprowadziliśmy 31 kontroli interwencyjnych w 24 obiektach, z czego 23 powiadomienia dotyczyły żywności, 4 wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dbamy również, prowadzimy nadzór nad bezpieczeństwem, nawet jeżeli chodzi o spożywanie grzybów. Przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych w obiektach żywnościowo-żywieniowych, w trakcie których nie stwierdziliśmy używania do produkcji żywności świeżych grzybów leśnych. Sekcja higieny komunalnej to przede wszystkim nadzór nad jakością wody, a więc nadzór nad naszymi wodociągami. W większości, jeżeli chodzi o jakość wody, generalnie rzecz biorąc, na koniec 2022 roku stwierdzono przydatność wody do spożycia we wszystkich wodociągach. Zdarzały się przypadki pojedyncze wyników zakwestionowanych. Dotyczyły to przede wszystkim cech fizyko-chemicznych. Nasze wody pozyskiwane z głębi charakteryzują się dużą zawartością manganu, żelaza. Ewentualnie zdarzały się przypadki nadmiernej mętności i zawartości jonu amonowego. W 3 przypadkach były też stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Natychmiast podjęte działania zniwelowały te zanieczyszczenia. Kontrolujemy również ciepłą wodę użytkową w obiektach
budynkach zamieszkania zbiorowego, w obiektach basenowych, przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pobierane było w tym zakresie 10 próbek ciepłej wody użytkowej. Kontrolowane są również obiekty użyteczności publicznej. I przyjmujemy również interwencje z prośbą o kontrolę, szczególnie jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe. Tutaj to najwięcej przypadków dotyczyły zakładu karnego w Kamieńsku. Higiena pracy to przede wszystkim warunki w środowisku pracy. Naszym nadzorem objęte są przede wszystkim kontrola tak zwanych NDN-ów i NDS-ów, czyli kontrolujemy najwyższe dopuszczenia, najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Nasza praca to również choroby zawodowe. Na przestrzeni ubiegłego roku wpłynęło 8 zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej, z czego 3 były pozytywnie rozpatrzone, zakończyły się decyzją o stwierdzeniu choroby zawodowej. Sekcja nadzoru zapobiegawczego to przede wszystkim uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku obiektów. To są również opinie dokumentacji. Dokumentacji projektowych, proszę Państwa. Opiniujemy również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży oczywiście prowadzi nadzór nad warunkami w szkołach oraz w innych obiektach dotyczących edukacji dzieci. To wszystko jeszcze uzupełnia nasz dział promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, która prowadzi wiele programów profilaktycznych ogólnopolskich i wojewódzkich. Bardzo dziękuję pani inspektor. Rzeczywiście bardzo syntetyczna ta wypowiedź. Dziękuję, że tak to pani zrobiła, bo tutaj może od razu powiem, że te wszystkie sprawozdania, które państwo nam przedstawili, są naprawdę bardzo dobrze zrobione, są obszerne, są szczegółowe, dają naprawdę olbrzymią ilość informacji o działalności tych służb, a pani sprawozdanie też jest takie. Także dziękuję bardzo. Czy pytania jakieś są? Nie widzę. Przybyła do nas pani radna Kamińska. Serdecznie witam. Pani inspektor, w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję. Wiecie, że to opracowanie jest również na naszej stronie internetowej i zawsze jest możliwość wglądu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także na stronie internetowej Sanepidu też możecie państwo to sprawozdanie obejrzeć. Kolejne sprawozdanie przedstawi nam pani lekarz weterynarii, pani Teresa Kacprzak. I pani Teresa Kacprzak jest powiatowym lekarzem weterynarii, czyli bardzo proszę o sprawozdanie. Proszę bardzo. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach w roku 2022 realizował ustawowe zadania związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa epizootycznego i sanitarno-weterynaryjnego produktów pochodzenia zwierzęcego. Powyższe zadania były realizowane przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych urzędowych lekarzy. Nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach sprawuje wojewódzki lekarz weterynarii w Olsztynie.
Realizacja wieloletnich programów zwalczania chorób bydła, takich jak enzootyczna białaczka bydła, bruceloza bydła, gruźlica bydła oraz choroby ałujeszkiego u świń, skutkowała wydaniem decyzji uznających teren powiatu bartoszyckiego za urzędowo wolny. W związku z powyższym, tak jak co roku, prowadziliśmy badania monitoringowe bydła, badania monitoringowe owiec i kóz, trzody chlewnej. Nie stwierdzono wyników dodatnich w zakresie tych badań, jakie prowadziliśmy. W roku 2022 zarejestrowano 7 wyników dodatnich w kierunku afrykańskiego pomoru świń u dzików, w tym 4 wyniki dodatnie u dzików odstrzelonych i 3 wyniki dodatnie u dzików padłych. Wszystkie działania prowadzone w 2022 roku przez Inspekcję Weterynaryjną miały za główny cel minimalizowanie zagrożenia wystąpienia tej choroby na terenie powiatu. W związku z powyższym, w celu zmniejszenia populacji dzika w 2022 roku powiatowy lekarz weterynarii w Bartoszycach zawarł umowy o odstrzelenie dzików z kołami łowieckimi z terenu powiatu bartoszyckiego. Odstrzelono w sumie 658 dzików. Odstrzelone dziki z wynikiem ujemnym przeznaczono na spożytkowanie na użytek własny przez myśliwych. Z wynikiem dodatnim zostały zutylizowane. W trakcie 2022 roku było wydane rozporządzenie wojewody w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików i ten nakaz był realizowany w ciągu zeszłego roku. Wzrastające zagrożenie afrykańskim pomorem świń, szczególnie u trzody chlewnej, nałożyło na Inspekcję Weterynaryjną konieczność przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej wśród hodowców trzody, myśliwych, pracowników lasów państwowych, pracowników samorządu terytorialnego. Ma to na celu zminimalizować rozprzestrzenianie się choroby oraz poszerzenie wiedzy na temat tej choroby. W ciągu 2022 roku stwierdzono 1 wynik dodatni u nietoperza w kierunku wścieklizny. Nałożono odpowiednie działania, wyznaczono obszary. Tylko ten jeden wynik został stwierdzony, więc sytuacja została tak jakby zamknięta na poziomie tego jednego badania. Jednakże z przepisów weterynaryjnych wynika obowiązek szczepień psów przeciwko wściekliźnie oraz kotów wolno żyjących, z tym, że koty nie podlegają ścisłej restrykcji nakazu tego szczepienia. W ciągu roku 2022 wykonano, zaszczepiono 5012 psów i 96 kotów. Wykonano też 44 obserwacje psów lub kotów po pogryzieniu ludzi. Wyniki obserwacji były ujemne. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach dokonuje również nadzoru nad podmiotami w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych mamy w zakresie rolniczego handlu detalicznego. Jest to 100 podmiotów, w tym 77 z tych podmiotów to są podmioty zajmujące się obrotem produktami pszczelarskimi. W zakresie prowadzono również kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Tych kontroli przeprowadzono 40. Niestety nieprawidłowości ujawniono w 21 kontrolowanych gospodarstw. To będzie wszystko. Dziękuję Państwu. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Doktor za tę wypowiedź bardzo konkretną. I kolejne sprawozdanie przedstawi Pan Grzegorz Klimczak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i to jest sprawozdanie właśnie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Do głównych zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane, jak również kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej. W 2022 roku główne zadania, jakie
były realizowane przez tutejszy inspektorat, to były kontrole obiektów w trakcie realizacji inwestycji. Były to kontrole obiektów przekazywanych do użytkowania pod względem ich zgodności wykonania z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę czy warunkami technicznymi. Były to także kontrole obiektów użytkowanych, kontrole obiektów przeprowadzane w wyniku skarg i wniosków, kontrole prawidłowości stosowania wyrobów budowlanych na placu budowy, jak również kontrole zlecone przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2022 roku nadzór budowlany wszczął 318 postępowań administracyjnych. Ujawniliśmy 31 samowoli budowlanych. Dotyczyły one głównie budynków mieszkalnych, rozbudowy budynków mieszkalnych, budowy budynków gospodarczych, garaży, samowolnych zmian sposobu użytkowania części budynków lub też lokali. Wydaliśmy w 2022 roku 107 decyzji i postanowień. Przeprowadziliśmy 163 kontrole obiektów w budowie, 166 kontroli obiektów użytkowanych. Wydaliśmy 16 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przeprowadziliśmy kontroli 146 obiektów, które były przekazywane do użytkowania. W ramach postępowań mandatowych nałożyliśmy 29 mandatów karnych na ogólną sumę 5300 zł za następujące wykroczenia. Były to głównie brak tablicy informacyjnej na terenie budowy, czy też nieodpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych, nieaktualność wpisów w dzienniku budowy w stosunku do postępu prac na budowie, realizacja robót bez wymaganego zgłoszenia ich rozpoczęcia, czy też realizacja budowy niezgodnie z warunkami technicznymi, niezgodnie z projektem budowlanym. W 2022 roku w ramach prowadzonego postępowania legalizacyjnego nałożyliśmy opłatę legalizacyjną w wysokości 25 tysięcy zł za legalizację budynku gospodarczego. Z działań profilaktycznych nadzór budowlany w 2022 roku przeprowadził dwie większe akcje kontrolne. Było to zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku letniego na Warmii i Mazurach w sezonie 2022. I w ramach tych działań przeprowadziliśmy ponad 110 kontroli obiektów letniego wypoczynku. Były to m.in. place zabaw, stadiony sportowe, boiska sportowe, basen miejski w Bartoszycach, czy też kompleks rekreacyjny przy ulicy Korczaka w Bartoszycach. Kontrole dotyczyły prawidłowego utrzymania obiektów budowlanych pod kątem wymogów przepisów prawa budowlanego. Druga akcja, taka większa, dotyczyła sezonu zimowego, głównie przeciwdziałania skutkom zimy. I w ramach tej akcji przeprowadziliśmy kontrolę wszystkich obiektów wielkopowierzchniowych na terenie naszego powiatu. Jak również wystosowaliśmy komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, mający na celu monitorowanie i usuwanie na bieżąco śniegów zalegających na dachach, jak również nawisów lodowych. Ogólna ocena występujących zagrożeń. Największy problem, jaki dostrzegamy na terenie naszego powiatu, dotyczy gospodarstw rolnych, głównie po byłych gospodarstwach rolnych, w szczególności obiektów gospodarczych, których właściciele ze względu na sytuację materialną nie są w stanie zapewnić właściwego stanu technicznego obiektów. Kolejny problem, z jakim się borykamy, to brak świadomości właścicieli budynków, głównie mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych, obowiązkach, jakich na nie ciążą. Są to głównie kontrole stanu technicznego pięcioletnie budowlane i elektryczne, jak również kontrole roczne dotyczące instalacji gazowych, przewodów kominowych, jak również instalacji służących ochronie środowiska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu inspektorowi za tę wypowiedź. No, przyszedł czas na powiatową straż pożarną w Bartoszycach, a reprezentuje ją pan komendant starszy brygadier Andrzej Harhaj. Panie komendancie, proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, jest mi niezmiernie miło
przedstawić tutaj stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bartoszyckiego. Komenda Państwowej Straży Pożarnej, powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach to 52 etaty mundurowe, z czego 50 jest mundurowych, 2 etaty cywilne i w tej chwili posiadamy 2 wakaty. Dlatego z tego miejsca za pomocą też telewizji zapraszam. Na początku, pod koniec czerwca rozpoczniemy nabór na stanowiska mundurowe w systemie zmianowym, dlatego jak najbardziej tutaj musimy to rozpropagować, jest to na naszych stronach, w mediach również, ale wiem, że w ostatnim czasie jest po prostu zbyt małe zainteresowanie, a wymagania są duże i często ten nabór nawet na jedno miejsce trwa rok, półtora. Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to nie jest tylko cała ochrona przeciwpożarowa, to jest oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna, to jest Wojskowa Straż Pożarna. Na terenie powiatu mamy 25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, 472 druhów, z czego 270 osób w krajowym systemie. Z tych 25 jednostek mamy 10 jednostek w krajowym systemie plus Wojskowa Straż Pożarna, która jest również włączona do tego krajowego systemu. I one tutaj, jeżeli chodzi o pod względem operacyjnym, wspomagają jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej podczas wszystkich naszych działań. Działań tych mamy średnio i systematycznie z roku na rok coraz więcej, około 1000 na terenie powiatu. Najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o interwencje, oczywiście miasto Bartoszyce 230-240, gmina Bartoszyce, droga krajowa 51, 57, to tych działań jest jeszcze więcej, około też 240, pozostałe jednostki właśnie około 100. W głównej mierze, to co mogę też powiedzieć, na ponad 1000 interwencji, połowa interwencji jest sama usuwana i działania prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną. I tutaj wielki ukłon oraz bardzo mocne wsparcie, jeżeli chodzi o Wojskową Straż Pożarną. Jeżeli chodzi o same interwencje, Szanowni Państwo, tutaj będę skupiał się może na tych pożarach, to jest 30% wszystkich działań, a największym naszą bolączką, to cały czas powtarzamy, no to niestety i zaniedbania nasze, pożary sadzy, z czego to jest ponad 50-60% wszystkich interwencji związanych z, podczas samych tylko pożarów, tak? Na 250 samych pożarów z tych 1000, to około 150 to są pożary sadzy. Pożar sadzy to jeszcze pół biedy, ale w większości to są pożary w starych budynkach, które się kończą przeważnie pożarem dachu lub stropu lub całego budynku i tutaj jest największa bolączka, mimo że cały czas tu kładziemy nacisk, informujemy, niestety coraz więcej tych zdarzeń jest. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, no to niestety to są anomalia pogotowe, na które nie mamy wpływu i tutaj sami Państwo dobrze wiecie, że w 2022 roku podczas 2 dni 170 interwencji, no to wszystkie służby były tutaj zaangażowane. Oprócz tego nasze działania tutaj stricte operacyjne, to jest, jak mówiłem, Ochotnicza Straż Pożarna. To są druhowie, ale to też jest sprzęt. Jeżeli chodzi o druhów, to tutaj jest też, mówimy, będę mówił głównie o problemach, bo to jest chyba najważniejsze, gdzie musimy to rozwiązywać. To jest przede wszystkim, to jest, stawiamy na jednostki w KSRG, które muszą w pewien poziom wyszkolenia i też ilościowy tutaj posiadać. I jak patrzymy na jednostki w krajowym systemie, to jest tutaj bolączka, jeżeli chodzi o kierowców, tak? Bo bez kierowcy niestety samochód nie wyjedzie. Jeżeli chodzi o sprzęt, to na 48 samochodów Ochotniczych Strażach Pożarnych, to jest 50 już wymaga natychmiastowej wymiany, a tak naprawdę sprawnych, w miarę spełniających obecne przepisy, kryteria i wymogi, to jest 30%. Systematycznie oczywiście tutaj w ramach współpracy Państwowej Straży Pożarnej, władz rządowych z samorządem, te samochody są wymieniane, ale niestety to jest potężne obciążenie dla gminy. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w ciągu ostatnich 3 lat przybyły 3 pojazdy do gminy Bartoszyce. W tym roku dzięki tutaj staraniom i pana starosty i samorządu uda nam się, już są przetargi rozstrzygnięte, zakupić 3 pojazdy dla Górowa, Sępopola i Bisztynka, z czego to są pojazdy średnie i to są tak naprawdę najtańsze pojazdy, 1 200 000, z czego połowa wykłada samorząd. No, dlatego te koszty naprawdę są zbyt duże, ale ja cały czas powtarzam, że
Te samochody, które jeszcze się nadają, są 15-20-letnie, przesuwamy do jednostek z pozakrajowego systemu, one wspierają. Drugą taką sprawą to jest też stan wyposażenia strażnic. No mamy 5 strażnic, które w ogóle nie są ogrzewane na zimę. W związku z tym ta dyspozycyjność operacyjna to jest w znacznym stopniu ograniczona. No jeżeli samochód ma wyjechać do pożaru, on musi najpierw się zatankować, znaleźć hydrant. I tutaj te chyba główne takie bolączki. Jeżeli chodzi o zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze, na terenie powiatu mam jednego funkcjonariusza, który prowadzi takie czynności i tutaj największe bolączki to są podczas kontroli budynków użyteczności publicznej, to są brak przeglądów instalacji przeciwpożarowych, odgromowych, zastawianie dróg ewakuacyjnych. Dużą bolączką jest zaopatrzenie wodne i tutaj na terenie całego powiatu poprzez miasta, gminy i wiemy o tym, że gdzieś tam ten cały czas problem istnieje. Jeżeli chodzi o dodatkowe działania, to jest to, co stawiamy już chyba od kilku lat i co możemy się też pochwalić, to jest prewencja społeczna. Zachęcamy, przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo, zachęcamy ludzi do wstępowania do straży pożarnej, do państwowej, do ochotniczej, ale też pokazujemy takie dobre wzorce i tutaj współpraca między innymi z szkołami, z samorządem. Utworzyliśmy salę edukacyjną Ogień, gdzie tutaj naszym priorytetem było przeszkolenie dzieci i młodzieży do co najmniej 3 klasy szkoły podstawowej. To są dodatkowe szkolenia, prezentacje, pokazy, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje i też przede wszystkim duży nacisk, jeżeli chodzi o SP, zachęcanie młodzieży do wstępowania do młodzieżowych drużyn pożarniczych. To, co jest naszą przyszłością, to, co jest właśnie dla nas, za parę lat będzie podstawą, żeby ci młodzi ludzie już objęli i wchodzili te szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej i tutaj możemy się pochwalić, że mamy już 16 drużyn młodzieżowych drużyn, tak? Fakt jest taki, że poszły też i za tym pieniądze, doposażyliśmy ich w mundurowanie, w dodatkowy sprzęt, zawody. Młodzież się garnie, a ja bardzo serdecznie dziękuję szczególnie druhom, którzy w tych małych naszych miejscowościach chcą, działają, zachęcają i tej młodzieży przybywa. Co jest też bardzo ważne i godne pochwały, to 3 lata temu powstała jednostka w Kinkajmach, też coś dla nas w tych czasach, gdzie się w większości jednostki zamykają, bardzo prężna, bardzo potrzebna, właśnie w kierunku tutaj drogi wojewódzkiej i kierunku na Kętrzyn brakowało nam tej jednostki, jedyną taką jednostką spoza krajowego systemu była Bennik, ale pod tym względem już ten teren jest całkowicie zaopatrzony. Jeżeli patrzymy i mówimy o tym, że maksymalny czas dojazdu służb ratowniczych to jest 15 minut. Dlatego ta ilość wszystkich jednostek na terenie powiatu pokrywa idealnie nasze działania. Chciałbym tylko przypomnieć, że na zmianie służbowej w Państwowej Straży Pożarnej jest tylko 7 funkcjonariuszy. W związku z tym czas dojazdu i odległość nawet do 40 km do najbardziej oddalonych naszych miejsc byłaby niemożliwa, szczególnie w okresie zimowym, gdzie były takie sytuacje, że jechaliśmy nawet ponad godzinę czasu. Tak? W związku z tym ja tutaj mówię, ochrona przeciwpożarowa to w głównej mierze to są ochotnicze straże pożarne, dlatego ja tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie, ale też chciałbym, żebyśmy tutaj wspólnie podjęli te działania, żeby te jednostki ochotnicze doposażyć jak najlepiej. Mówimy też tutaj, że często są gminy, w których nie ma w ogóle karetek pogotowia i tutaj w pierwszej i coraz więcej z roku na rok widzimy, że te izolowane działania medyczne prowadzone przez ochotników zrastają, tak? My ich doposażamy, to znaczy doposażane są poprzez środki rządowe, bo trzeba też przypomnieć, że w tym roku ponad 500 000 to będą dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to są dla jednostek w KSRG 40 000 dla jednostek, 50 000 dla jednostek MSW, czyli spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o same dotacje, 80 000 na MDP, po 3100 zł na każdej drużyny, dodatkowo około 100 000 na obozy dla MDP w tym roku zostały dotowane. Widzimy, że to jest bardzo pożyteczny, bardzo fajny kierunek, ale jeżeli chodzi o sprzęt, on jest coraz droższy. Jeżeli chodzi o tutaj wyszkolenie naszych strażaków, to tak samo, jeżeli mówimy o kwalifikowaną pierwszą pomoc, to też największe jakieś takie bolączki, ale też możemy się pochwalić takimi akcjami jak Ognisty Ratownik Gorąca Krew. To są komenda powiatowa od 10 lat na pierwszym miejscu w województwie, gmina Górowo, miasto Górowo, OSP Górowo na pierwszym miejscu,
od 5 lat w województwie, gmina Górowo-Kamińsk, Kamińsk i Bisztynek ostatnio bardzo mocno też działa. Jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o właśnie takie akcje oddawania krwi na szczeblu właśnie województwa, za co jest mi niezmiernie miło z tego miejsca pochwalić wszystkich naszych druhów za ich taką bardzo społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Z mojej strony byłoby tyle, jakby są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu za tę wspaniałą prezentację. Ja chciałbym tutaj przypomnieć państwu, że Straż Pożarna jest to służba, która cieszy się największym zaufaniem społecznym w Polsce. Także bardzo dobrze, bo to rzeczywiście jest służba, która zawsze, kiedy się dzieje jakieś nieszczęście, to jest pierwsza udziela pomocy, pierwsza przyjeżdża i rzeczywiście ta pomoc jest fachowa. Także dbajmy o Straż Pożarną i tak jak pan komendant powiedział, oby tego sprzętu było jak najwięcej i oby coraz więcej chętnych było do służby w Straży Pożarnej. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to chciałem być strażakiem, ale niestety mi się nie udało. No trochę żałuję, w tej chwili już chyba mi się to nie uda, ale wspieram zdecydowanie Straż Pożarną, bo to służba znakomita. No może jak porozmawiam z panem komendantem, może tam jakieś takie społecznie jakaś funkcja się dla mnie znajdzie. Szanowni państwo, kolejna służba to jest powiatowa policja nasza. Tutaj mam informację od pana inspektora Przemysława Fiertka, że w tym momencie trwa wideokonferencja z ministerstwem chyba. I pan inspektor wraz ze swoimi oficerami nie mógł tutaj być, za co bardzo przeprasza. Jeśli będzie taka konieczność, to oczywiście na najbliższej sesji pan inspektor Przemysław Fiertek się pojawi. Ale oczywiście sprawozdanie wszyscy państwo macie. Jest bardzo obszerne, bardzo szczegółowe. Policja działa, policja również pomaga i policja, która ma w tej chwili świetny obiekt nowy, prawda, nową komendę, jest cały czas gotowa do akcji, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Szanowni państwo, zakończyliśmy w tym momencie wobec tego sprawozdania wszystkich służb. Teraz przejdziemy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwał w sprawach, ale w związku z tym, że przybyło dwoje radnych, czyli pani Barbara Kamińska i pan Mirosław Olejnik, to chciałbym sprawdzić w tym momencie, czyli kworum, bo dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o kliknięcie w zakładkę kworum, żebyśmy mogli już w pełnym składzie głosować uchwały, które za chwileczkę będziemy głosować. Jeszcze pan Marcin Przybysz. Jest, tak? Czyli wszystko jest ok. Stwierdzam, że no, mamy pełny skład, szanowni państwo, 17 radnych, wszyscy obecni, dawno tak nie było. Proszę państwa, wczoraj odbyła się komisja spraw budżetu i spraw powiatu. Na komisji wczoraj omawiane były wszystkie uchwały i dlatego bardzo proszę w tej chwili pana przewodniczącego komisji, pana Wiesława Kuracha, o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W dniu wczorajszym komisja obradowała, można powiedzieć, w pełnym składzie, tak jak dzisiaj Rada. Omówione były wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Na komisji była obecna pani sekretarz, pani skarbnik, jak również przewodniczący Rady Powiatu. Omówiliśmy wszystkie projekty uchwał. Komisja jednogłośnie wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane, zaopiniowała pozytywnie. Omawiane również wstępnie były sprawy też oświatowe, ale
To tak jak na wniosek pani radnej Barbary Kamińskiej, komisja spotka się z panami dyrektorami, jeszcze ustalimy ewentualnie wspólnie termin zarówno z zarządem, jak również z dyrektorami szkół i wtedy zorganizujemy wspólne spotkanie, tak żeby omówić sprawy, które w najbliższym czasie będą sprawami nas tutaj naglącymi, jeżeli chodzi o oświatę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wobec tego przechodzimy do uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy zmian w budżecie powiatu na rok 2023. Pozwólcie państwo, że przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 77/353/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje po oczywiście odpowiedniej podstawie prawnej. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 621 394 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dwa. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 135 531 479 zł 65 groszy. W tym dochody bieżące w wysokości 100 644 837 zł 82 grosze, a dochody majątkowe w wysokości 34 886 641 zł i 83 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 621 394 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 165 033 998 zł 75 groszy. W tym wydatki bieżące 108 206 774 zł i 92 grosze, a wydatki majątkowe w wysokości 56 827 223 zł i 83 grosze. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 56 737 223 zł 83 grosze zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 000 zł zgodnie z załącznikiem 3b. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. 2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8. Paragraf trzeci. Pierwsze. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 502 519 zł i 10 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14 013 198 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621 zł i 10 groszy. 2. Przychody budżetu w wysokości 34 608 819 zł i 10 groszy. Rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami, a dochody w wysokości 24 926 zł, wydatki w wysokości 24 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy. Przychody w wysokości 336 706 zł 34 grosze. Dochody za 2023 rok 5104 zł 11 groszy. Wydatki w wysokości 336 084 zł 35 groszy. Stan dochodów na rachunku bankowym z 31 grudnia 2023 roku 5700
780 zł 10 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 7. Pierwsze. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 29 824 zł. Rezerwa celowa do wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2 333 617 zł. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu, to jest paragraf 8 i paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, Szanowni Państwo, treść uchwały. Myślę, że możemy przejść do głosowania. To przypomnę, że komisja wczoraj omawiała tę uchwałę i wszyscy są z komisji za przyjęciem tej uchwały. Wobec tego zadaję Państwu pytanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? No, pan starosta jeszcze nie zagłosował. Jeszcze czekamy na pana radnego Marcina Przybysza. Jest. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada jednogłośnie całym składem Rady przegłosowała tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest pochodną od tej, którą przed chwilą przeczytałem, czyli jest to uchwała numer 77 łamane na 354 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I głosujemy. Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 77 łamane na 355 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Tu już dalej myślę, że nie będę czytał, ponieważ tu są już tabelki. To jest uchwała, która jest jakby standardowa, którą Rada Powiatu po prostu musi przyjąć. Są to przystanki autobusowe, tak tylko powiem, w Czurkowie, w Trosinach, Retowy, Poniki, Wodukajmy, Langanki, Boryty. I myślę, że możemy przejść do głosowania wobec tego. Tak, bardzo proszę, pytanie do tej uchwały. Proszę uprzejmie, pan radny Mirosław Olejnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zadać pytanie chyba panu staroście. Chciałbym dowiedzieć się, ile powstało nowych połączeń komunikacyjnych
na terenie naszego powiatu w związku z tym rządowym programem, który był tak bardzo, bardzo reklamowany na początku, nie pamiętam w którym roku, ale kilka lat temu. Czy ten program został w ogóle zrealizowany, czy mamy jakieś nowe połączenia? Jakby prosiłbym też o zestawienie, jak było do tego momentu, kiedy ten program nie funkcjonował i czy po wprowadzeniu tego programu po jakimś czasie jest wyraźna jakaś poprawa, czy coś się zmieniło. Ja rozumiem, że pewnie na dzisiejszą sesję pan starosta nie jest przygotowany, żeby tam dokładnie odpowiedzieć, ale prosiłbym o taką informację na piśmie. Tak, czy pan starosta przygotuje taką odpowiedź, a teraz myślę, że czy jeszcze ktoś chciałby nic. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciwny, a kto się wstrzymał od głosu? Czekamy na panel głosowania. Szanowni Państwo, mam tu informację od pani Juli, która obsługuje, że jest krótka awaria, wobec tego ogłaszam 5 minut przerwy. Za chwileczkę będzie wszystko w porządku. 77. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego i tak jak już przeczytałem uchwałę dotyczącą przystanków autobusowych i wobec tego możemy przejść do głosowania. Internet się znalazł, już jest wszystko w porządku. Wobec tego ponownie zadaję pytanie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, którą przeczytałem przed przerwą, a kto jest przeciwny, a kto się wstrzymał od głosu? Czekamy na jeden głos jeszcze pana. Jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 77/356/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszewskiego. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy: w uchwale Rady Powiatu z dnia numer 69/275/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszewskiego, dziennik urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego z 2018 roku, pozycja 2649, w załączniku numer 1 w tabeli wykreśla się pozycję numer 89, na pozycji 76 dodaje się pozycja 76a o treści 76a 1521, droga powiatowa numer 1386N Barciszewo-Wojciechy 77/30/5. To w odpowiednich rubrykach jest napisane. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nie widzę żadnych uwag, wobec tego możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto wstrzymał się od głosu? A kto jest przeciwny? Jeszcze pan Mirek jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do
realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 77/357/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej na rzecz gminy Kiwity. Podstawa prawna, a następnie Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy rzeczowej dla gminy Kiwity w postaci dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej 1118002N. Tak ją przeczytam. Krekole, Krawczyki na odcinku Krekole, gmina, granica gminy i drogi powiatowej numer 1400N w miejscowości Krekole, wykonanej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20 kwietnia 2022 roku pomiędzy wójtem gminy Kiwity a zarządem powiatu bartoszewskiego i zarządem powiatu lidzbarskiego. Paragraf drugi. Wartość udzielonej pomocy rzeczowej wynosi 615,25 zł. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy powiatem bartoszewskim a gminą Kiwity. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszewskiego. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Nie widzę żadnych uwag, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy już do ostatniej uchwały przewidzianej w dzisiejszym programie. Jest to uchwała nr 77/358/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bartoszewskiemu. Ja już może nie będę czytał tej uchwały. Ona jest wszystkim doskonale znana, jest również opublikowana na BIP-ie, więc jeśli kogoś to interesuje, jak to się robi, to bardzo proszę. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to tak właśnie zrobię. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. 15 głosami za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Tym sposobem zakończyliśmy uchwalanie uchwał. Przechodzimy do punktu 10, który brzmi: głosowanie w sprawie dopuszczenia możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Ja tylko tak powiem Państwu, że planuję zwołać najbliższą sesję, tak zwaną zwyczajną, na 26 czerwca. Chciałbym przypomnieć Państwu, że będzie to sesja absolutoryjna, bardzo ważna, gdzie również będzie przedstawione sprawozdanie z działalności powiatu i mimo tego, że głosujemy tutaj nad możliwością zdalnego uczestnictwa, to proszę wszystkich Państwa, aby na tej sesji być jednak fizycznie na sesji, dlatego że waga tej sesji jest niezwykle ważna i szczególnie nam zależy, przynajmniej mi na tym zależy, żeby wszyscy Państwo na tej sesji po prostu byli. Pan radny, jeszcze 2 słowa, proszę. To może tylko podpowiem. Wystarczy głosować przeciw. Dziękuję. Tak, ale w związku z tym, że ta możliwość zdalnego uczestnictwa, chciałbym Państwu powiedzieć, jest możliwa tylko i wyłącznie do 5 sierpnia. Nie. Do 1 lipca, ponieważ z tym dniem zgodnie z projektem.
rozporządzenia systemu odwołania stan zagrożenia epidemicznego, a przepis ustawy covidowej w artykule 15 ZZX wskazuje, że możliwość przeprowadzenia zdalnej sesji jest tylko w stanie zagrożenia epidemicznego. Skoro nie ma tych przepisów przejściowych, które by wydłużały, w związku z tym tylko do 1 lipca jest to możliwe. Bardzo dziękuję pani mecenas za tę informację, więc ja jeszcze ją powtórzę. Do 1 lipca mamy możliwość jeszcze uczestnictwa zdalnego. Wobec tego jeszcze pan radny chciałby. No właśnie, no tym bardziej, że jest to sesja absolutoryjna. Wydaje mi się, że przegłosujmy to dzisiaj. No, każdy może głosować jak chce oczywiście, ale apeluję do wszystkich radnych, żeby zagłosowali przeciwko możliwości zwoływania sesji zdalnej. Nie ma już żadnego zagrożenia, nie ma żadnej epidemii. Nie wiem, po co my to w ogóle ciągniemy dłużej. Dziękuję. Szanowni Państwo, zagłosujecie Państwo jak Państwo chcecie, bo tutaj jest pełna wola, prawda? Ale jeśli jest taka możliwość, to bardzo proszę, w takim razie poddam pod głosowanie, czyli kto z Państwa radnych jest za dopuszczeniem możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, Szanowni Państwo, że większością głosów dopuściliście Państwo możliwość uczestnictwa zdalnego, 10 głosami za, 4 radnych było przeciw, a 3 radnych wstrzymało się od głosu. Także następna sesja może być z udziałem zdalnym. Wobec tego przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne. Szanowni Państwo, kto chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan radny, proszę uprzejmie. Ja mam prośbę do pana przewodniczącego. 24 lutego na sesji uzgodniliśmy wspólnie, że do końca kwartału objedziemy nasze drogi powiatowe. Niedługo będą wakacje i to się znowu odłoży w czasie. Więc ja mam propozycję, żebyśmy ustalili już konkretny termin wyjazdu, żeby te nasze drogi zwizytować. Tak jak mówiłem, drogi, które wymagają remontu, a także nasze inwestycje, które udało nam się zrealizować. W gminie Sępopol ja proponuję, żebyśmy przejechali się drogą Sępopol, Dzieczychowo, Lipica i Sępopol, Ostre Bardo, Szczurkowo, a później stamtąd ze Szczurkowa przez Sępopol, Liski, tam gdzie jest już prowadzona też inwestycja, i do kolejnej gminy Bartoszyce. Myślę, że pozostali radni z poszczególnych gmin mogą wskazać również swoje propozycje, gdzie chcieliby, żeby zwizytować te drogi. Także chciałbym, żebyśmy to dzisiaj ustalili, kiedy dokładnie, w jakim dniu moglibyśmy objechać. No, trzeba zaplanować sobie jednak cały dzień, bo te drogi są w różnym stanie i tego w 2-3 godziny nie zrobimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tak, za chwileczkę. Tak ad hoc trudno jest w tej chwili ustalić termin, ale ma pan radny oczywiście całkowitą rację, że trzeba zobaczyć te drogi i postaram się, żebyśmy ten termin jakoś ustalili i te drogi zobaczyli. Dotychczas jakby troszeczkę nie było sensu jeżdżenia po tych drogach, dlatego że wiosenne naprawy, wiosenne prace były prowadzone na drogach, ale teraz jest, myślę, że czas, żeby taki termin ustalić i myślę, że wspólnie z panem starostą pomyślimy nad tym i jakiś termin po prostu się znajdzie. Pani radna Barbara, proszę bardzo. A ja mam do pana radnego prośbę i zapytanie. Dlaczego jestem biedną kobietą, radną, a może od Górowa zaczniemy? I zaplanujemy Górowo najpierw, dobrze? Szanowni Państwo, zobaczymy. Pani radna, zobaczymy wszystkie gminy. Wszystkie gminy i Górowo, i Sępopol, i Bisztynek, i Bartoszyce. Dobrze, pan radny Mirosław Olejnik, proszę bardzo.
Najpierw oczywiście popieram propozycję pani Basi. Ale druga kwestia to jest taka. Nie tak dawno, bo w poniedziałek, odbyła się komisja rewizyjna. Poniedziałek? Dobrze mówię, poniedziałek. I na tej komisji, panie starosto, ustaliliśmy, pan był, pan wicestarosta, przewodniczący komisji, który dzisiaj jest zdalnie, ja byłem, pan Ryszard był, ustaliliśmy, że dzisiaj będzie lista, na której będzie ustalona, o jeszcze pan Pająk był też, pan Robert był, że będzie dzisiaj lista z datą zaproponowaną, żeby każdy mógł się wpisać, kto chce pojechać na ten objazd dróg. Nie wiem dlaczego tego dzisiaj nie ma. Ja przyjechałem z długopisem, żeby się tylko wpisać, a tutaj widzę, że sprawa znowu wraca od początku. Będziemy się tak, za przeproszeniem, bujać 2 lata? No przecież to jest takie proste. Zróbcie dzisiaj datę jakąś, ustalcie nawet w tej chwili. Zróbmy 10 minut przerwy, nawet ręcznie. Ustalmy jakąś datę, nie wiem, na początku czerwca, żeby nie było tak za szybko. Godzinę i wtedy wpisze się 20 osób, to 20 się nie może wpisać, bo jest 17 radnych, ale jeżeli wpisze się większa ilość, to można wziąć jakiś większy bus, jak mniejsza ilość, to jakiś mniejszy. No po co my to ciągniemy, panie przewodniczący? Ile czasu? Pan mówi, że teraz są remonty, ludzie muszą jeździć, nawet jeżeli nie ma remontów, czy są remonty. Co to za przeszkoda, że były remonty, że nie było objazdu? To jest po prostu jakaś śmieszna wymówka. Panie Dlatego radny, wnioskuję, żeby dzisiaj ustalić ten termin, kropka. Panie radny, ja oczywiście nie byłem na komisji rewizyjnej, ale to, co powiedziałem, że na pewno ten termin zostanie ustalony. Czy pan starosta chciałby się odnieść do tej sprawy? Ja myślę tak, jeżeli to jest dla państwa takie ważne, bo ja uważam, że wszyscy wiemy, w jakim stanie są te drogi. Ja jeżdżę też po tych drogach i pewnie częściej niż państwo i wiem. Natomiast chcę tu podkreślić, że my mamy program naprawy tych dróg. My mamy program i procedury pozyskiwania środków na te wszystkie drogi, bo bez zewnętrznych środków my nigdy tych dróg nie wyremontujemy, bo my nie mamy własnych środków, a już w ogóle, a nie mówiąc już o tym, że z przeznaczeniem na remonty, czy modernizację, czy budowę nowych dróg. Więc ja najbardziej uważam, że pojechać sobie możemy, zrobimy sobie taką wycieczkę. Ja proponuję, żebyśmy tutaj dzisiaj zostali po sesji, po zakończeniu sesji, tak jak pan Mirek tutaj mówił, podpiszemy, kto tam kiedy będzie chciał, ustalimy termin, bo tutaj nie będziemy się na wizji spierać o datę, czy może potem od kogo zacząć. Zróbmy to sobie już tutaj sami we własnym gronie. No i tyle, no i sobie pojedziemy, zobaczymy, może będzie trzeba ustalić jakąś inną kolejność naprawy, czy remontu tych dróg, czy może ktoś tam podpowie nam na miejscu, skąd środki wziąć na te drogi, może ktoś się zadeklaruje, że dołoży, nie wiem, jakiś wielki biznes, który gdzieś tam funkcjonuje, bo i takie tutaj słyszałem głosy, że ja bym się chętnie dołożył, ale jak powiedziałem kwotę, to już zrezygnował. No więc tak to wygląda, szanowni państwo. No i z tymi drogami powiatowymi jest bardzo ciężko i wy wiecie o tym doskonale, że nas nie stać na to, żebyśmy samodzielnie remontowali takie drogi. Tam, gdzie możemy pozyskać środki, pozyskujemy. A właśnie w tych miejscach, o które tutaj były, o których tu mowa szczególnie, Ostrebardo, Lipica, Prosity Księżno, w Górowie Osy, Dęby i tak dalej, to Augamy, to są drogi, które tak de facto są drogami gminnymi z mocy ustawy, z definicji ustawowej i my przy tej hierarchii punktowej, przy otrzymywaniu środków, no nigdy na te drogi nie dostaniemy pieniędzy, bo one tak de facto nie są naszymi powiatowymi. No i to jest ten cały problem. Ale staramy się, składamy wszędzie, gdzie tylko możemy, do wszystkich funduszy rządowych, bo szanowni państwo, bez nich w ogóle nie byłoby szans, żeby drogi powiatowe w jakiejkolwiek ilości zostały wyremontowane, odbudowane czy zmodernizowane. I na to tutaj liczymy, że być może nastąpi zmiana również w podejściu rządu do tych spraw. Ja osobiście rozmawiałem o tej sprawie z panem premierem, któremu, powiedzmy sobie tak, podsunąłem taki pomysł, żeby jeśli chodzi o fundusze drogowe dla powiatów,
To po pierwsze, były w innej proporcji, jeśli chodzi o dofinansowanie. Tak, ja właśnie zasugerowałem, że 80 to już taka najniższa forma dofinansowania, wysokość. Byłoby dużo lepiej, gdyby to było 95:5. Tam sobie pan asystent to wszystko pozapisywał. No i dwa, żeby to były podobne środki, jak były z tego EFRIL-u, gdzie moglibyśmy wykorzystać na każdą drogę bez wskazywania, prawda? Dostalibyśmy środki na przykład, nie wiem, tam 10 milionów, no i sami byśmy zdecydowali, że robimy na przykład Ostre Bardo Szczurkowo, czy inną. Czy coś z tego będzie? Nie wiemy. Prawdopodobnie gdzieś pod koniec sierpnia ma być ten Polski Ład ogłoszony jeszcze raz, no ale państwo wiecie, zawirowania polityczne są takie, jakie są. Czy do tego dojdzie, czy pod koniec roku? Zobaczymy. Ale te nasze postulaty, bo tę formę akurat pozyskiwania środków przez powiaty poparło bardzo wielu starostów, więc być może coś z tego wyjdzie. Ale tak jak mogę zaproponować jeszcze raz, to zostańmy po sesji, pan przewodniczący zakończy i ustalimy datę objazdu tych wszystkich dróg naszych. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo słuszny wniosek. Pan radny Ryszard Zduniuk prosił o głos, proszę. Jedna rzecz. Panie starosto, droga Księżno-Prosity, czy Prosity-Księżno, to jest drogą powiatową, która łączy Bisztynek, Olsztyn, a w związku z tym no nie można mówić, że ta droga może być zaszeregowana do dróg gminnych i łączy, ale ja chciałem wyprostować, ponieważ tak się składa, że ona łączy Olsztyn z Bisztynkiem. To jest jedna droga, druga to jest droga przez Franknowo, a w związku z tym no jest to droga poniekąd i tą drogą, która łączy też Prosity, dalej na Lutry można jechać i do Kikit. Ja mam tylko tyle w tym momencie. Ale, myślę, że pan starosta po prostu mówił o niektórych drogach, a nie o wszystkich drogach powiatowych. Te drogi, o których pan wspomina, oczywiście racja, są takie, są to drogi zdecydowanie powiatowe. Pan radny Jerzy Szarejko był pierwszy, proszę. Ja prosiłbym tak o ustalenie terminu rzeczywiście i objedźmy wszystkie gminy w jednym dniu. Tak jest. Tak, ja też jestem za tym. Tak, oczywiście. Tak. I proszę pan radny Mirosław Olejnik. No tak, w ramach też sprostowania. No wszystkie drogi, które w tej chwili nam podlegają, są drogami powiatowymi. Kropka. To, że wydaje nam się, że powinny być gminne, czy wojewódzkie, czy jakieś tam inne, no to jest inna zupełnie kwestia. Droga powiatowa, która jest przypisana do obsługi przez powiat, jest drogą powiatową. Musimy o nią dbać. Tylko tyle. I nie można mówić, że ustawowo ona może powinna być inna. Może powinna, ale jest nasza i po prostu musimy o nią zadbać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pani starosta, tak, proszę. Pan starosta, bardzo proszę tutaj do mównicy, bo jest ważna sprawa. Panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tutaj kolegom, przepraszam, koleżance i kolegom za tę dyskusję na temat właśnie dróg, bo to jest chyba największa bolączka właśnie naszego powiatu. Druga sprawa to jest szpital powiatowy, no i to są te takie dwa olbrzymie wyzwania przed nami. Myślę, że jeszcze i do końca naszej kadencji, ale już następcy też będą musieli o to bardzo mocno zabiegać. Szanowni Państwo, ja chciałbym się tutaj zwrócić do wszystkich dzisiaj mam. I bardzo serdecznie w imieniu własnym, w imieniu zarządu, myślę, że i w imieniu naszej całej Rady, złożyć bardzo serdeczne życzenia no, wytrwałości, cierpliwości no i chęci do dalszego pomnażania naszego kapitału ludzkiego, bo jest nas tak mało, przyrost naturalny jest niestety ujemny, a ja widząc takie piękne panie, takich przystojnych mężczyzn, no sugerowałbym, żeby to się na przyszły rok zmieniło. Także wszystkiego dobrego dzisiaj, naprawdę miłego dnia, miłego wieczoru. No i druga taka też przyjemna sprawa, myślę, że należy złożyć te życzenia w sposób taki bardzo oficjalny, doniosły, bo jutro jest 27 maja i to jest święto samorządowców, pracowników samorządowych. I tu chciałbym bardzo serdecznie też w imieniu własnym, w imieniu zarządu złożyć Państwu wszystkim, którzy pracujecie w strukturach samorządowych. Już nam tutaj nie chcę pomijać wszystkich radnych, bo jesteście też samorządowcami. Najserdeczniejsze życzenia i też wytrwałości w tej pracy dla
społeczeństwa, dla mieszkańców, no, dla nas samych, bo pamiętajmy, no, jest to taka robota, w cudzysłowie powiem, pro publico bono i musimy służba się wywiązywać nawet. Tak, ponieważ no, o to zostaliśmy wybrani. Myślę, że a wybrani zostaliśmy dlatego, że chcieliśmy w takiej formule pracować. No to życzę tego, żeby tych chęci nam starczyło naprawdę jeszcze na długie, długie lata i jednocześnie to, co osiągniemy, służyło nam wszystkim. A tak przy okazji troszkę smutną wiadomość Państwu powiem, że my oficjalnie, czyli pan starosta Władysław i ja, nigdzie nie figurujemy jako pracownicy samorządowi. Nie należą nam się żadne życzenia, nagrody i tak dalej. Myślę, że tu można zaapelować do naszych władz ustawodawczych o to, żeby ten błąd, myślę, no, gdzieś tutaj naprawiono, bo no, czujemy się naprawdę samorządowcami z krwi i kości, no a jesteśmy formalnie i oficjalnie pominięci. Ale raz jeszcze wszystkim, którzy nie zostali pominięci i czują się samorządowcami, bardzo serdecznie dziękuję za tę pracę, gratuluję i zachęcam no, do dalszej owocnej pracy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, a ja jako samorządowiec, który nie jestem pominięty, składam najserdeczniejsze życzenia z tej okazji panom starostom, którzy niestety są pominięci, życząc im dużo zdrowia przede wszystkim i owocnej pracy. Dzisiejszy dzień mamy, jest to jedno chyba z najpiękniejszych świąt w roku, bo nasze mamy są kochane, nasze mamy o nas dbają, także wszystkim mamom życzę dużo szczęścia, zdrowia, pociechy ze swoich dzieci. Wszystkiego dobrego. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Więc ja jeszcze tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że zanim zamknę za chwileczkę sesję, to apeluję, abyśmy zostali właśnie i ustalili ten termin, o którym przed chwilą mówiliśmy. Szanowni Państwo, zamykam 77. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.